Dzień dobry, hej, cześć. W dzisiejszym materiale porozmawiamy sobie na temat fotelików w kategorii od 0,13 po kategorię 15,36, czyli już ten ostatni fotelik marki Cybex. Chciałbym pokazać Wam w tym odcinku, jak prawidłowo zamontować bazę, jak prawidłowo wsadzić fotelik do bazy. No i oczywiście wiele innych ciekawostek, których myślę, że na pewno się dowiecie z tego filmu. Także zachęcam i gorąco zapraszam do oglądania. Zacznijmy od początku, czyli zacznijmy od bazy. Baza jest to jeden element, który nam wystarcza aż na 4 lata, ponieważ jedna baza to są dwa foteliki. Jak prawidłowo zamontować taką bazę? Jeżeli Wasze auto posiada system ISOFIX, są to takie dwa metale na tylnej kanapie zazwyczaj, to wyciągamy jedną prowadnicę, następnie analogicznie druga prowadnica, wpinamy to w system ISOFIX, dzięki czemu później nam się robi przycisk analogicznie na zielone. Z drugiej strony musi być ta sama sytuacja. I teraz najważniejsze, bazę nie dociągamy mocno w ten sposób, tylko po kolei, czyli jedną stronę po dwa ząbki na przykład i dociągamy tak do samego końca. Kiedy już widzimy, że jest ta baza dociągnięta mocno, to już wiemy, że jest ok. Nie zapominajmy również o nodze stabilizującej, również musimy ją wyciągnąć. Tutaj niestety mam płytki, dość wysokie krzesło. Niestety nie będę mógł tego pokazać, jak to wygląda. Natomiast w samochodzie ta noga zawsze wystarcza, nie masz żadnych obaw. Natomiast pamiętajcie o tym, że nogę stabilizującą dajemy na jeden ząbek wyżej i tutaj nie może podważać, czyli nie może być baza tak w powietrzu, zawsze musi przelegać. Skoro bazę mamy już zamontowaną, no to czas przejść do fotelika. Cybex Cloud T, czyli fotelik, który jest od 0 do 13 kg. Jeżeli chodzi, jak wpinamy fotelik w bazę, robimy to w sposób następujący i mamy fotel wpięty. Co nam daje baza? Daje nam bardzo dużą wygodę, bo nie musimy teraz się męczyć jeszcze z pasem, żeby to dobrze zapiąć, żeby to na pewno dobrze dociągnąć. Baza daje nam gwarancję tego, że ten fotel już jest dobrze zamontowany i dobrze leży na tej bazie. Następnie, jeżeli chodzi o sam fotelik, który łączy się również z bazą, jest to baza obrotowa, dzięki czemu możemy sobie obracać. Jest to duża wygoda przede wszystkim dla rodzica. Jeździmy zawsze tyłem do kierunku jazdy. A dlaczego tyłem do kierunku jazdy? Ponieważ masa głowy tego młodego człowieka, naszej małej pociechy, stanowi aż 25% masy ciała, gdzie nasza głowa, tych ludzi już dorosłych, stanowi 7% ciała. W związku z tym, w przypadku, kiedy ostro hamujemy, szyja może po prostu nie wytrzymać tej wagi. Dlatego jeździmy tyłem do kierunku jazdy najdłużej, jak się da. Najwygodniej jest zamontować bazę po przekątnej od kierowcy. I wtedy padnie pytanie, no tak, ale przecież ja wtedy nie będę wiedział, czym się zajmuje dziecko. No i masz rację, drogi widzu. Ale pamiętaj też o tym, że dziecko jest tyłem do kierunku jazdy, a ty masz swoje lusterko, więc dokupując lusterko za 100 zł około, widzisz lustrzane odbicie, więc nie masz czym się przejmować, wiesz, czym zajmuje się wasza pociecha. Z kolei dlaczego po przekątnej? Bo w razie nieprzewidzianych sytuacji krytycznych wychodzimy zawsze od bezpiecznej strony, czyli od strony krawężnika. Idąc dalej, sama rączka, pamiętajcie o tym, żeby zawsze była do góry, ponieważ jest to dodatkowe zabezpieczenie fotelika w razie nieprzewidzianej kolizji. Następnie daszek, który możemy sobie regulować, zasłonić od słoneczka, jak nam za mocno gdzieś tutaj daje po oczkach. Następnie zawsze, jeżeli jest to zamontowane od strony pasażera, tak jak o tym mówiłem wcześniej, do czego też zachęcam, otwieramy skrzydełko, jest to strefa zgniotu, dzięki czemu mamy kolejne zabezpieczenie foteliku. Sam fotelik jest do 87 cm, więc producent też tym samym mówi, że jest do około 24 miesięcy. Zmieniamy fotelik w momencie, kiedy głowa już nam wychodzi z zagłówka. Natomiast możemy zmienić fotelik, kiedy dziecko już siedzi samodzielnie, jest stabilne. Więc wtedy przenosimy się na fotelik kategorii 0,18 i w tym przypadku, w przypadku Cybexa, jest to fotelik Sirona T. O czym przejdziemy za chwilkę, ponieważ chciałbym jeszcze pokazać materiał. Mianowicie, jeżeli chodzi o materiał takiego fotelika, mamy podstawową tapicerkę gładką i również jest tapicerka oddychająca w plusie, co oczywiście już pokazuję. Taki oto fotelik, który prezentuje się również fajnie. Dodatkowo w tej tapicerce w plusie mamy więcej kolorów do wyboru. Fotelik możemy również położyć na bazie do pozycji półleżącej, dzięki czemu zyskujemy lepszy kąt nachylenia, więc jeżeli, drogi widzu, wiesz, że masz stromą kanapę, Cybex jest rozwiązaniem na to, ponieważ zyskujemy troszeczkę lepszy kąt nachylenia. Po wypięciu z bazy fotelik możemy rozłożyć typowo do pozycji leżącej i w takiej postaci też wpiąć w stelaż od wózka.
Waga takiego fotelika to jest około 4,5 kg. Ale jest jedna rzecz, która jest najważniejsza, jeżeli mówimy o foteliku 013 CBX-a Claudia T. Jest to fotelik, który jesienią, czyli w tych najnowszych testach ADAC, czyli testach zderzeniowych, otrzymał 5 za bezpieczeństwo. Czyli mogę śmiało powiedzieć, że jest na papierze, no i oczywiście w rzeczywistości, najbezpieczniejszym fotelikiem, jeżeli chodzi o kategorię 013. CBX Sirona T, czyli już fotelik do 18 kg wagi i do 105 cm wzrostu, czyli tym samym do około 3,5 i 4 lat, no bo każde dziecko inaczej rośnie. Co nowego już znajdziemy w tym foteliku? Przede wszystkim zmianę kąta nachylenia, czyli możemy sobie wymanewrować, wyregulować fotelik w dowolny dla nas sposób. Następnie nadal nic się nie zmienia, jest to baza typowo obrotowa, czyli w dalszym ciągu mamy możliwość obrotu. Natomiast w tym przypadku możemy już dać przodem do kierunku jazdy fotelik, jest taka możliwość, natomiast oczywiście tego nie robimy. Im dłużej tym tyłem do kierunku jazdy, tym lepiej, tym po prostu jest bezpiecznie. Ja wiem, że czasami dzieci się nudzą, ale im później pokażemy jazdę przodem do kierunku jazdy, tym dłużej wytrzymamy jeżdżąc tyłem do kierunku jazdy. Prosta zasada. Na foteliku znajduje się też oznaczenie od 0 do 15 miesięcy. Bardzo często rodzice mylą to z tym, że jak, co pan mówi, fotelik do 105 cm wzrostu, do około 4 lat, a ja widzę naklejkę do 15 miesięcy. To jest naklejka, która nam jasno mówi o tym, że dzieci przewozimy tyłem do kierunku jazdy do 15 miesiąca. Natomiast z takiego bardziej doświadczonego punktu widzenia jeździmy tyłem do kierunku jazdy, jeszcze raz to powtórzę, jak najdłużej się da. Sam fotelik występuje w dwóch tapicerkach, czyli mamy tapicerkę zwykłą oraz tapicerkę oddychającą, tak jak w przypadku tych poprzednich modeli. Oczywiście kolorystyka różna do wyboru i z tapicerką w plusie zyskujemy również daszek, dzięki czemu możemy też zasłonić odsłoneczkę, jak nam za bardzo gdzieś daje po oczkach. W zestawie rodzice otrzymują również od CBX-a taką wkładkę. Ta wkładka jest do 60 cm, a więc z doświadczenia po prostu wiem, kiedy przymierzamy maluchy już tutaj w salonie, kiedy już wyrastają z tego pierwszego fotelika na ten większy fotelik, no już ta wkładka nam nie jest potrzebna. Natomiast jak najbardziej jest w zestawie, oczywiście sama wkładka jest tutaj z pianką memory, więc jest to bardzo miękkie, a pianka memory również daje nam to, że dostosowuje się do główki malucha. Słuchajcie, no to by było chyba na tyle, tylko jeszcze jedna rzecz, mianowicie strefa zgniotu, tak jak to było w tym pierwszym foteliku, również w drugim ma to miejsce, również to się znajduje. Przechodzimy dalej, przechodzimy już dalej do tego trzeciego fotelika, który już jest od 100 cm wzrostu aż do 150, czyli już jest to ta ostatnia kategoria, także lecimy dalej. No i przechodzimy do tego ostatniego fotelika, czyli kategorii 1550 w przypadku fotelika CBX Solution T. Jest to fotelik, jak wspomniałem wcześniej, już do tych 50 kg i od 100 cm wzrostu do 150, czyli ten ostatniej kategorii. Dodatkowo oczywiście mamy go w różnej kolorystyce, jak to było w pozostałych innych przypadkach, a więc może pokażemy te kolory na szybko. No dobra, wszystkie kolory już widzieliście, jakie mamy, więc teraz przejdźmy do aspektów technicznych. A więc, jeżeli chodzi o tą już kategorię 1536 bądź 1550, tak jak w tym przypadku, mamy w przypadku również CBX-a regulowany zagłówek, dzięki czemu możemy jeszcze skorzystać z tej opcji troszeczkę odchylenia główki, jeżeli wiemy, że nasza pociecha jeszcze lubi spać. Następnie, jeżeli chodzi o pasy, jak zauważyliście, już ich tutaj nie ma, dlatego że jest to fotelik, który montujemy na normalny pas samochodowy, tak samo zapinamy jak i siebie. Jeżeli chodzi o dalsze aspekty, również jest możliwość wyciągnięcia ISOFIX-a, wyciągamy ISOFIX i wpinamy tak jak wtedy bazę, natomiast tutaj już nie mamy żadnej podstawy, jest to fotelik, który ma swój własny ISOFIX. Przy fotelikach kategorii 1536 tudzież 1550 ISOFIX już jest opcjonalny, dlatego że no masa dziecka, czyli te 15 kg, bo od tej też tego limitu kilogramowego są te foteliki, jest wystarczająca, dzięki czemu nie wyrwie się ISOFIX. W momencie, kiedy jest możliwość pięcia ISOFIX-a, warto z niej skorzystać, ponieważ kiedy jedziemy sami, przy ostrym hamowaniu fotelik może nas niestety uderzyć. Także warto o tym pamiętać i zawsze jest możliwość wpiąć fotelik albo w ISOFIX, jeżeli nie ma ISOFIX-a nawet, no to po prostu przepiąć pasem, żeby on nie latał i nas po prostu nie uderzył.
Fotelik Solution T również jest najczęściej wybrany dla chłopaków. A dlaczego tak? Ponieważ w momencie, kiedy podnosimy, regulujemy zagłówek do tych 150 cm, również nam się rozszerzają plecki. Co za tym idzie? No, dzieci nasze rosną gdzieś tam w barach, szczególnie chłopacy, mają na to dużo miejsca. Dodatkowo nie możemy również zapomnieć o tym, że jak i pozostałe foteliki, również mamy strefę zgniotu, która wygląda w sposób następujący. Przycisk. I mamy to zrobione. Nic dodać, nic ująć. Oczywiście tapicerka oddychająca, tak jak i w pozostałych przypadkach była taka możliwość. Mamy również w tym przypadku, jest to akurat tapicerka w plusie, czyli tak bardziej oddychająca, dzięki czemu dziecko aż tak mocno się nie poci. Warto zwrócić na to uwagę, szczególnie, że to już jest ten ostatni fotelik do około 12 roku życia. W momencie, kiedy już jesteśmy przy tych fotelikach kategorii 15-36, chciałbym też powiedzieć o tej podkładce. Nie jest to dobre rozwiązanie, gdyż no ona nie chroni, to jest tylko zwykły antymandat. Najbezpieczniej dziecko jest przewożone w foteliku 15-36 do tych 150 cm. Na zakończenie tylko powiem, że najwłaściwiej mieć po prostu trzy foteliki, czyli kierować się fotelikiem na początku 0-13, następnie fotelik 0-18 i na samym końcu 15-36. Jest to po prostu słuszny wybór. Słuchajcie, to by było na tyle, jeżeli chodzi o dzisiejszy odcinek. Ja oczywiście liczę na łapeczkę w górę, no bo to dodaje mi osobiście motywacji, aż chcę się robić te materiały. No oczywiście zachęcam do komentowania, dodajcie swoją propozycję, co chcielibyście usłyszeć nowego, co moglibyśmy nagrać dla Was. No i co? Widzimy się w kolejnym odcinku. Do zobaczenia. Hej!